Ostatni raz Rafaello Zostaw Subowicz na moim kanale pojawił się w momencie, kiedy miał 95 oceny ogólnej, grał w FC Barcelonie i był na najlepszej drodze, aby wygrać Ligę Mistrzów, ale w pewnym momencie uznał, że to jest za proste, że on potrzebuje nowych wyzwań. Zatem za zarobione pieniądze przez całą karierę postanowił kupić licencję Bromley FC, stworzyć swój klub Zostaw Suby FC i od czwartej ligi spróbować wygrać Ligę Mistrzów. I oczywiście Rafaello również jest zawodnikiem swojego klubu, no tak prezentują się koszulki i Rafaello w całej swojej okazałości. I w tym momencie mamy pierwszą zasadę tej serii. Mianowicie, póki Rafaello Zostaw Subowicz nie dojdzie do Premier League, co rozegrane spotkanie będziemy losować minusy do jakiejś tam konkretnej statystyki, które wynoszą od minus 2 do minus 5. Zanim przedstawię wszystkich zawodników, pragnę zaznaczyć, że to są propozycje większości widzów, którzy obserwują mnie na Instagramie, więc jak widzicie, warto mnie obserwować, no bo znienacka Rafisz może wylecieć z nową serią i wy będziecie mieć jakiś tam udział w niej. I zaczynamy. Bramkarz Onmaessa, drugi golkiper Abdullah Jambojin i lecimy od obrońcy Cedał Pfel, Panini Mozzarella, Marshall Chubaka, który dostał opaskę kapitana i to powinniśmy chyba zmienić, Johnny Mielony z Kirgistanu, Jerzy Brzęczyszczykiewicz, tutaj naprawdę dużo osób zaproponowało to nazwisko, więc tutaj nie podaję jednego konkretnego pomysłodawcę, z panem Kiwa jako tako było praktycznie tak samo, Crazy Edyta, Donald Kaczyński, Sigma Giatowski, Jan Sraczka, Żulow Menelowicz, Kuan Wójcik z Fidżi. To jest akurat moja propozycja, no bo wyczaiłem te włosy i uznałem, są zajebiście podobne do Chopina czy Kopernika, nie umiałem się zdecydować, dlatego mamy Fryderyka Mikołaja Chopina Kopernika, Łoniaki Williams, Kamil Ślimak, Kote Sridha Vaya Napura. Tutaj chyba nie ma żadnego ukrytego znaczenia, po prostu to nazwisko jest ciężkie do wymówienia, przynajmniej tak na no, takie wygląda. Mój zdecydowany faworyt Ahmed Zwisa Mufaya, Speedy Gonzalez, Cristiano Messi, oczywiście Rafaello Zostaw Subowicz, no i drugim napastnikiem jest Milik Junior. A ja tylko przypominam, że Rafaello Zostaw Subowicza możecie też spotkać na Football Team w darmowym menadżerze online. Link do rejestracji macie w opisie i przy okazji, jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku, to dostajecie 50 tysięcy energii na start, co uwierzcie, robi naprawdę robotę. Football Team macie też w ogóle karty z umiejętnościami, jak będziecie wymieniać kolekcje, to możecie taki jeden slot wypełnić. Jak widzicie, ja już mam dwa sloty. Żeby uzupełnić trzeci slot, muszę jeszcze wymienić 10 kolekcji. O, tutaj na przykład mam kolekcję środkowi obrońcy, ulepszeni i zwykli. No i jak widzicie, trochę tych kart mam trafionych, ale nie mamy Karola Itczaka. Możemy go stworzyć za 60 punktów sławy. O, i teraz te kolekcje mogę wymienić. Mam 22 karty na 22. I tak wyglądają nagrody, między innymi paczka kart. Ogólnie to normalnie zaprosiłbym was w tym momencie już do mojego klubu Krokiety FC, no ale stety bądź niestety kończy nam się sezon. Krokiety FC zajmują 5. miejsce, jesteśmy tak po środku, no niestety przez te 6 porażek i 2 remisy odstajemy w walce o awans w tym sezonie, ale jeżeli wybije nowy sezon albo będzie przerwa pomiędzy sezonami bardziej, no to zapraszam, abyście wbili, bo tak prezentuje się skład. Jak widzicie, no jest tutaj troszeczkę dziur wartych załatania, także jeżeli chcesz być częścią historii, no to ja przypominam o linku, który jest w opisie, który przy okazji daje wam 50 tysięcy energii na start. Ale w jaki sposób my tych naszych gagatków będziemy rozwijać? Będziemy między innymi otwierać paczki. I to głównie za sprawą waszego zaangażowania, drodzy widzowie, bo za każde 1000 lajków zostawionych pod filmem Zostaw Subów FC otworzymy jedną paczkę lajków, a jak działają tu paczki, to zaraz wyjaśnię, a co 250 zostawionych subów otworzymy paczkę subów. Paczki zawierają 7 kart, nie piłkarzy, a statystyk. W każdej paczce będzie po jednej statystyce tempa, strzałów, podań, dryblingu, defensywy i fizyczności od losowego piłkarza. Może wylosować się zatem tempo Kamila Glika, strzały Lewandowskiego i defensywa Viniciusa Juniora. Jest to kompletnie losowe. Te statystyki możemy przydzielić dowolnemu piłkarzowi Zostaw Suby FC. Przydzielonej karty nie można zdjąć z powrotem, można ją co najwyżej zastąpić lepszą kartą. No ale wracając, w każdej paczce jest 70% szans na trafienie statystyki, ale również po 13% szans na trafienie losowego, zwykłego stylu gry oraz gwiazdek. I tutaj też w zależności od ich ilości są różne procenty. Ciężej trafić 5 gwiazdek sztuczek niż 2 gwiazdki sztuczek. Jest jeszcze 4% szansy na trafienie karty Inform. Jest to zawsze statystyka oceniona na co najmniej 75, czyli no złota karta w nomenklaturze FUT. Plus do tej karty jest przypisany styl
gry plus. Czyli przypisując informa do jakiegoś zawodnika zostaw subów FC, poza statystykami z tej karty dajemy mu jeszcze styl gry plus. Ale czym różni się paczka lajków od paczek subów? Paczka lajków to kompletna losowość, gdzie może się trafić naprawdę bardzo dużo brązowych kart. Za to paczka subów ma gwarantowane, że nie trafi się brązowej karty, czyli karty ze statystyką poniżej 65 punktów. Jest też paczka challenge'owa, paczka wyzwania, gdzie są same złote karty. Będę mógł ją otworzyć po wykonaniu zadania zaproponowanego przez ciebie, drogi widzu. Zatem jak masz jakieś ciekawe i realne do wykonania przede wszystkim, to napisz je w komentarzu. Jako iż to jest pierwszy odcinek, to wymyśliłem, że wyzwaniem odcinka jest to, że Zostaw Subowicz musi strzelić hat-tricka, ale każdy gol musi być strzelony inaczej. Na przykład strzelenie gola lewą nogą, prawą i głową. No i przez to też, że jest to pierwszy odcinek i nie wiem, jaki będzie jego odbiór, ile będzie lajków, subów i tak dalej, to stworzyłem paczkę powitalną, czyli dwa razy paczka lajków plus jeden gwarantowany inform. Dobra, zatem pora przejrzeć, co my w tej paczce trafiliśmy. Łącznie 15 kart. Ogólnie paczka prezentuje się w taki sposób, jak robiłem testowe paczuchy powitalne, no to wyglądały one lepiej. No ale kochani, w sytuacji, gdzie każdy zawodnik jest oceniony na jeden oceny ogólne, no to nawet 19 strzelania potrafi zrobić różnicę i może nam ulepszyć piłkarzy. Więc ja te wszystkie karty jakoś rozdysponuję. Przede wszystkim panu bramkarzowi, on ma esę. Dam dwie karty, Greena, jak chodzi o wykopy 71, oraz tego Trelowskiego, Diving 62. No i kochani, mamy pierwszy upgrade, on ma esę, ma teraz 17 oceny ogólnej. Wciąż raczej nie jest ostoją naszej defensywy, no ale lepiej to niż jeden. Panu Marszalowi Czubace dam fizyczność od pana Rodrigueza, a drugie fizyczność 7-5 dam kolejnemu środkowemu obrońcy i to będzie pan Jerzy Brzęczyszczykiewicz. Chociaż w sumie ten Seung Hopaik, on ma zajebistą wytrzymałość, ale dosyć słabą siłę i średnią skoczność tak naprawdę. To uznałem, że dam tą kartę lewemu obrońcy, Cedałowi Pfelowi. Dodatkowo postanowiłem solidnie ulepszyć mojego ulubieńca Ahmeda z Wisła Mufaje, ponieważ dałem mu 4 gwiazdki słabszej nogi. Ponadto podania od Jorgensena, strzały od Do Hyun Seoka, dribbling od Lee So Bina oraz fizyczność od tego bossa Informa, który przy okazji ma styl gry plus szybkość. I po tych wszystkich upgrade'ach tak prezentuje się Ahmed z Wisła Mufaja, ma 55 oceny ogólnej. A, zapomniałem jeszcze o istnieniu tego Beckmana, zatem te jego 58 defensywy dałem Czubace i on też ma 52 oceny ogólnej. Drugiemu skrzydłowemu dałem strzelanie od Granta 54 plus styl gry premia do sprintu, jak tutaj widzicie, a jeszcze 4 gwiazdki słabszej nogi. Zostały nam jeszcze 2 gwiazdki sztuczek i uznałem, że dam je Gwiatowskiemu, on i tak będzie przez całą karierę środkowym pomocnikiem defensywnym, więc jakoś nie wiadomo, dużo sztuczek mu nie jest potrzebne, więc uznałem, że te 2 niech będzie. Bo prawdopodobnie tak przez większość kariery będzie mieć te 2 gwiazdki sztuczek, bo i tak mu zapomnie zmienić. A i został nam jeszcze jeden styl gry, czyli artysta sztuczek i uznałem, że dam z Wisła Mufaja, bo dlaczego by nie w sumie. Kochani, wydaje się, że zrobiliśmy serio dużo, ale naprawdę nic za wiele w tym składzie się nie zmieniło. Ewentualnie 2 piłkarzy wygląda takich, co ewentualnie można już nimi grać, czyli Ahmed z Wisła Mufaja 55 oceny ogólnej oraz środkowy obrońca Marszal Czubaka. A, i poznajcie Marlena Zostaw Subowicza, rodzonego brata Rafaello Zostaw Subowicza. Marlen będzie menadżerem Zostaw Subów FC, no bo jak Rafaello jest zawodnikiem, no to trzeba było wykombinować jakiegoś menadżera, a co w rodzinie, to nie zginie. Miejmy nadzieję, że niebiesko-włosy Marlen będzie nam dobrze zarządzać klubem. Otrzymano ofertę od Rafaello Zostaw Subowicza, niech ktoś się puknie w głowę, ja tutaj nie będę go sprzedawać. No i kochani, zatem takim składem wychodzimy na pierwszy mecz Zostaw Subów FC, ale zanim przejdziemy do meczu, jeszcze musicie wiedzieć, że za zmagania boiskowe również mogę zdobywać ulepszenia. Dokładnie za strzelone bramki i wygrane mecze. Na początku kariery progi będą progresywne, zatem już za pierwszego strzelonego gola dostaniemy kartę w przedziale 65-80, a za pierwsze zwycięstwo kartę 75+. Ogólnie progi, za które będziemy dostawać nowe karty, będą wyglądać następująco z zachowaniem tych samych nagród. Dodatkowo co 100 strzelonych bramek oraz co 50 zwycięstw dostaniemy informa. Aj, Czubaka, co tutaj się wygimnastykował. Dobra, Rafaello tutaj stara się coś poczarować i strzał z dystansu. No i ten Czubaka, jak on czyści, wow.
Chopin, Kopernika i Raffaello teraz ładnie tutaj idzie z akcją. To jest szansa na pierwszą bramkę. Zostaw Subowi 95, ale niestety. Cristiano Messi, Raffaello do Williamsa i nie ma gola. No patrz, Cristiano Messi jak powalczył. Ciul mu kosa, ale nie ma faulu. A jeszcze ten, out dla nas, spoko. Dobra, Raffaello kombinuje, może teraz, no i potężne uderzenie, zostaw Subowicza, mamy pierwszą bramkę w naszej serii i być może pierwsze zwycięstwo. Ależ teraz podanie, Chubaka nie ogarnął i o, Maese broni, pierwsza interwencja. No i mamy to, zostaw Suby, wygrywają swój pierwszy mecz, zatem mamy losową srebrną kartę oraz jedną losową złotą. Więc dobra kochani, zobaczmy kto nam się trafił, za pierwszą strzeloną bramkę trafia nam się Ilmaz, 71 do podań, a za pierwsze zwycięstwo trafia nam się świeżo upieczony zdobywca złotej piłki, czyli Rodri, 84 dryblingu. No i też musimy wziąć pod uwagę na to, że Rodri jest eśpedekiem, zatem ta jego zwinność i ta równowaga nie jest na wysokim poziomie, więc również będziemy musieli jakiemuś środkowemu pomocnikowi czy eśpedekowi dać te 84 dryblingu. Zatem te 84 dryblingu od Rodriego postanowiłem dać Gwiatowskiemu, a 71 podań od Ilmaza dałem Chopinowi, Kopernikowi i jak zobaczycie, aż 31 oceny ogólnej mu przyszło, więc chyba to całkiem dużo. No nie, no w sumie ma 31 overalla, no to jest nadal giga mało, ale o czegoś trzeba zacząć, moi mili. No ale kochani, trzeba wylosować minus dla zostaw Subowicza, który rozegrał spotkanie i to będzie minus 4 niestety, ale do agresji, więc no to chyba nie jest aż taki no mega dotkliwy minus. Następne spotkanie zagramy z Dundee United, ale nadal to jest turniej towarzyski. Zatem nie będę wystawiać zostaw Subowicza, aby zdobył minusy. Tę karierę będę rozgrywać w taki sposób, że jeden mecz będę rozgrywać cały, następny będę tylko pokazywać najlepsze akcje, a trzeci mecz będę szybko symulować. A już na dzień dobry, rzut karny. On ma Maese obroni, w prawo się rzucam. Dobra, dobra, Chopin, Kopernik z dystansu. Oj, co? Co oni się tak odsuwają? Milik Junior do Williamsa, słupek, ale z Wisa Mufaja dobija 1-1. Co tu się wydarzyło? Mi się wydaje, że przez te kilka pierwszych meczów mogę mieć delikatny handicap. O, mamy rzut karny. No nie, no patrzcie jak na zielono. Łatwy gol. Pięknie, 2-1. Ależ dośrodkowanie od Dandiolis. Nie no, koniec meczu. Marlen oczywiście zadowolony, bo to już jest drugie zwycięstwo w drugim meczu. No i jak chcemy kolejną srebrną kartę, jak chcemy kolejną złotą kartę, no to musimy wygrać 5 meczów i zaliczyć 5 bramek. No nasz skład niestety troszeczkę zmęczony po tych dwóch meczach. Takim składem wychodzimy na szybką symulację. No tutaj już ciężko będzie wygrać czy zdobyć bramki, ale zdobywamy 2 gole. Speedy Gonzalez oraz z Wisa Mufaja już w pierwszej minucie trafia gola. Jakim cudem Ahmed z Wisa Mufaja ma więcej goli od Raffaello zostaw Subowicza po pierwszych trzech meczach. Czuję, że ten okres przygotowawczy dużo mi dał. Naprawdę Ahmed z Wisa Mufaja pokazał się z naprawdę świetnej strony. I oczywiście nie mogło go zabraknąć w wyjściowym składzie na pierwszy mecz z ligowy czwartej ligi angielskiej z Notts County. Wonjaki Williams. Ej, ty, ziomek. Czerwono mu daj, dobrze. Jody Jones, Nora. I czemu ten on ma Maese cały czas? Patrz, jeszcze się zablokował. Dobra, z Wisa Mufaja, ależ on teraz pędzi w stronę bramki, z Wisa Mufaja, zgranie do Cristiano Messiego i... Chopin, Kopernik, zostaw Subowicz. Pressing, zostaw Subowicza bardzo ładnie. Raffaello. Tutaj z Wisa Mufaja i ślizgiem trafia gola i mamy pierwszy gol zostaw Subów FC jeszcze na własnym stadionie. Zobaczmy to, piękna asysta zostaw Subowicza tutaj na wślizgu, pięknie to wykończył. No i Cristiano Messi, Chopin, Kopernik, no i tutaj teraz Raffaello, chyba za długo, chociaż tu jest zgranie do Menelowicza, jeszcze dobitka, nie ma. Kochani, takim akcentem kończymy pierwszy mecz ligowy. Po bramce z Wisa Mufaja wygrywamy pierwsze spotkanie ligowe. A i przypominam, że za 5 strzelonych bramek mamy losowego srebrnego zawodnika, bardziej srebrną statystykę. No i jak oceniam mecz z Wisa Mufaja, to mój brat trochę posysa, no ale chyba się jeszcze rozkręci. I kochani, za 5 strzelonych bramek srebrna karta to jest Aspilicueta 72
dryblingu, Aspilicueta to jest defensor. No to postanowiłem dać ten drybling Fryderykowi, Mikołajowi, Chopinowi, Kopernikowi. Jego cena ogólna w tym momencie wynosi 53. I no niestety trzeba zostaw Subowiciowi wylosować minus odbiór tradycyjny, niech będzie minus 4, spoko. Możesz wszystko z odbioru tradycyjnego Kole Fortuny wziąć, jak najbardziej, dla mnie ten los jest okej. Ej, jakbyście szukali jakiejś nowej tapety na telefon, to proszę bardzo, tutaj macie Zwisa Mufaje. A teraz pierwszy mecz Carabao Cup i jakoś na pucharach mi nie za bardzo zależy, dlatego wychodzę rezerwowym składem, jak to mogę stwierdzić. I mamy przede wszystkim Jumbo Gina na bramce. Ej! Ależ piłka do Milika! Milik Junior, co jest grane? Ja w ogóle myślałem, że to my się bronimy, a nie atakujemy, ale Milik Junior trafia gola! I ma tyle samo bramek, co Rafaela Zostaw Subowicz. Wow! Usz, ale teraz piłkę... Ale co? Ej, nie, to już jak na tą grę to była przesada. Co to było za przyjęcie? Jeszcze tutaj Crowley, Pfel zostawił, ale Jumbo G na raty, ale złapie tę piłkę. Dobra, przeceniłem jego umiejętności i teraz kontra się w ogóle pojawiła. Wow. Kochani, 90 minuta, prawdopodobnie ostatnia akcja meczu. Dośrodkowanie i łap to Jumbo G, dobrze. No i mamy to, wygrywamy kolejne spotkanie. Zostaw suby są jeszcze niepokonane w tym odcinku, niesamowite. A, Kamil Ślimak się tutaj pulta, że go nie wpuściłem. Będą kolejne okazje. Kochani, czas na szybką symulację. Tak prezentuje się skład Tranmere Rovers. O, no i niestety, w końcu musiała się przydarzyć ta porażka w meczach szybkiej symulacji. To było najbardziej prawdopodobne. Z Wisa Mufaja trafia gola. No, jest niesamowite, że jest lepszym strzelcą od Zostaw Subowicia. No, mam nadzieję, że teraz się odkuję, bo nie dość, że będziemy grać u siebie, no to jeszcze ja będę grał. Zostaw Subowicz, pokaż, że ty masz te 95 oceny ogólnej, wow. A, Crazy Edyta traci. O nie, Crazy Edyta, wstawaj! Chyba już nie wróci na boisko. A, Cristiano Messi, no i tutaj już do Rafaelcia! I mamy, mamy! Dobrze, z Wisa Mufaja, tutaj już do Zostaw Subowicza, Rafaello, i to jest gol lewą nogą, wcześniejszy gol był prawą nogą, więc będziemy może mogli już wykonać w tym meczu zadanie o złotą paczkę. Ależ teraz łatwo, ale to będzie jak już to bramka honorowa. Jest, obroni, obroni, oczywiście, że tak. No i dobra, kochani, wygrywamy po dwóch bramkach Rafaello Zostaw Subowicza. Szkoda, że nie udało się ustrzelić tego klasycznego hat-tricka, bo było naprawdę bardzo blisko, żeby wypełnić te zadania, ale mamy jeszcze kilka meczów w dzisiejszym odcinku do rozegrania. Mimo że Rafaello zagrał fajnie, to trzeba wylosować wytrzymałość, podkręcanie minus 5. No szkoda, że aż minus 5. No i niestety Crazy Edyta doznał, no slash doznała kontuzji na 4 tygodnie. Ogólnie następny mecz gramy w ramach Carabao Cup, więc tradycyjnie no bardziej rezerwowym składem wychodzę. Hudson Odoi. Oj, łatwo Czubaka tutaj porobiony. Czubaka no nie za bardzo umie... A nie, dobra, nic nie mówię. Piękny odbiór. Tu jak porobił Speedy Gonzales. Ten ziomek nie wiedział, co się dzieje. Niestety rzut karny. No liczę, że Jumbo Jim obroni. Zrzucam się w lewo i dobrze wyczułem, ale niestety. Tam Milik Junior. Ale czekaj, Zwisa Mufaja. On wchodzi w pole karne. Strzela, ale no niestety. Nie no, większej setki nie mogła ta gra im dać. Ja pierdzielę. No on przecież nie dobiegnie do niego nawet. Jumbo Jim wychodzi. No i niestety pokonany. Dobra, 3-0. Jumbo Jim tego nie obroni. W ogóle to był Jonathan David, tak myślałem, ale no myślałem, że to jakiś inny David, no nieważne, no niestety przegrywamy 3-0, więc ani bramki, ani zwycięstwa nie dokładamy, jakby tego meczu po prostu nie było. Tyle, że Zostaw Subowicz nie traci statystyk. Okej, dobra, nie spodziewałem się, z Fleetwood Town remisujemy 2-2, no jak chodzi o szybką symulację, to myślałem, że przegramy mecz. Zostaw Subowicz i Gwiatowski strzelają po bramce. O nie, powołali Zostaw Subowicza do Polski, przez co muszę grać Milikiem Juniorem na ataku. No szkurde. Dobra, Donald Kaczyński. To, oj, co? Co? Prawie. Bardzo tym brzęczy Szczykiewiczem. Kaczyński źle zagrał. Jaka interwencja. Dobra, z Wisa Mufaja. Łatwo. 89, no 90 minuta już. I tak przez cały mecz praktycznie. Ja tu umieram z nudów, nie? Po tym emocjonującym spotkaniu, gdzie Zostaw Suby miały tylko 28% posiadania piłki, remisujemy bezbramkowo z Crew Aleksandrą. O, Zostaw Subowicz już wrócił, więc bardzo dobrze, może w końcu uda się coś wygrać i w sumie tutaj nie będę robić żadnych zmian, no takim składem wyjdziemy na Walsall. Uwaga, dośrodkowanie, Pfel, ale tutaj... Aj, dobrze.
Zostaw Subowicz, ty tam możesz, ty masz sprint, dobrze, Raffaello i to musi być gol, zostaw Subowicz, jest! Wychodzimy na prowadzenie. Indywidualny rajd i tutaj dostaje piłkę z Wisamofaja, ale no tutaj musimy do Rafaelcia podać. I zostaw Subowicz, pięknie. O, ucisza was wszystkich hejtersów. Cristiano Messi, co on tutaj robi? Cristiano Messi, oj, Raffaello i to jest hat-trick, no ale no nie spełnimy zadania w ten sposób. No i uwaga, oj, Czubaka dobrze ustawiony. I Raffaelcio dostaje piłkę. Zostaw Subowicz, ale się teraz bawi. 4-0, czwarta bramka, zostaw Subowicza. No i koniec meczu, zostaw Suby, a bardziej właśnie Raffaello, zostaw Subowicz. Wygrywają z Walsall 4-0. I najlepsze jest to, że dzięki temu zwycięstwu dobiliśmy do 10 bramek oraz do 5 wygranych. Zatem mamy losową srebrną i złotą kartę, a bardziej losowe srebrne i złote statystyki. Ale najpierw wylosujmy statystykę, jaką będzie mieć po tym meczu osłabiony zostaw Subowicz. Wykończenie minus 5 się trafi i ja, najgorzej jak się mogło trafić. Co to ma być? O nie, już pierwszy spadek oceny ogólnej zostaw Subowicza. A co do tych losów, no to fajnie by było, żebyśmy trafili jakiś pace. No bo z Wisamofaja powiedzmy, że wygląda całkiem nieźle, no ale z tym jednym tempa, no to nie szaleje na skrzydle. Za bramki trafi nam się Sing 67 pace'a. No naprawdę super, że mnie opatrzność los czy cokolwiek posłuchało, że chcę tempo, no ale jednak no ten Sing 67, no to nie za wiele. No wolałem jakąś, nie wiem, złotą kartę bardziej, jak chodzi o tempo. Jak chodzi o tempo, trafiło nam się podania 75, czyli ta naprawdę najniższa półka, jaka tylko mogła się trafić. Dobra, no nie ma co narzekać, moi mili. Zatem postanowiłem, że kartę Sinka użyję na Zwisamufai. No, tylko że te tempo nie jest najlepsze, bo przyspieszenie to jest 75, a szybkość biegu wynosi 60, więc jak widzicie, no ta dysproporcja jest dosyć duża. A 75 podań od Alvaro Garcia dałem Łoniakowi Williamsowi. Oho, zobaczcie, zespół tygodnia czwartej ligi angielskiej opanowany przez piłkarzy, zostaw Suby FC. Teraz czas na szybką symulację z Cardless United. Jak widzicie, no zostaw Subowicz gra i przyczynił się do remisu, no bo strzelił jedną bramkę, drugą strzelił Cristiano Messi. A po tym meczu Raffaello będzie gorszy o przechwyty. Spoko, bierzcie te przechwyty. Czas na mecz grywalny przeciwko Gillingham. Też ważna informacja jest taka, że Crazy Edita może wrócić do wyjściowej jedenastki, no ale w sumie Kaczyński ma lepszy sharpness, więc niech to on będzie zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Łoniaki Williams, ciekawie do zostaw Subowicza, Raffaello, on potrafi takie piłki opanować. Zostaw Subowicz po lukarnym, Raffaello, no nie, no Turner broni. Ale teraz Raffaello... ładnie zgranie do Speediego Gonzaleza, Łoniaki Williams, jeszcze dobitka, no nie... Raffaello, no wchodzi jak chce. No nie jest to odkrywcze, jak powiem, że gdyby nie zostaw Subowicz, no to ten klub miałby, no nie wiem, tak z 80% mniej punktów. 90 minuta, no nie możemy teraz tracić bramki, uwaga! Ręka! Crazy Edite nabili na rękę, niesamowite. Ale właśnie, no nabita była, panie sędzio, no. No przecież ta Crazy Edita miała teraz złamane... Złamany łokieć ma. Dobra, on ma esse. W prawo się rzuca i... No i co, kochani, no takim akcentem nie jesteśmy bliżej uzyskania złotej karty, nie? Przekupiony sędzia, tyle mam do powiedzenia. No nie, Kiwo jako tako chce tutaj opuścić klub, bo mu kontraktu nie przedłużyłem. No w sumie mogłem to zrobić. No kurde, tu widzę, że większość nie ma kontraktu, ty. Zamiast grać mecze, to teraz muszę się bawić przedłużanie kontraktów, uwielbiam. Dobrze, że większość się zgadza na 5 lat, to potem już będzie spokój. Ha, co ja gadam, ta seria do tyle odcinków nie dojdzie. Dobra, no to jeszcze trenerów ogarnę przy okazji. O, no jak dostałeś więcej pieniędzy, to teraz nagle zostaw Suby, to drugi dom, ta? O, Faye O'Melan dobrze napisała. 3 razy czerwona kartka, w ogóle mi się to nie podoba. A, no i też ważniejsza informacja, Marlen został Subowicz menadżerem miesiąca. Te dobre wyniki to wyłącznie jego zasługa. A panini Mozzarella tutaj chce zagrać i myśli, że zagra lepiej niż Kaczyński. Tylko, że Mozzarella to lewy obrońca, a nie prawy obrońca. No ale dobra, no jak się pcha na prawą obronę, to niech mu będzie. No i takim składem sobie wyjdziemy na meczyk. Domowy z Cheltenham Town. Może być groźnie, tylko no jakby... Szkoda, że z Wisamufaja nie wchodził, ale tutaj ładnie zgrywa do zostaw Subowicza. Oj, tutaj może być niebezpieczny. Czubaka, nie dogoni go. Biegnij, Czubakuś, biegnij. Zablokuj ten strzał. Esse broni. Dobra, rzut wolny mamy. Raffaello! Co? Że to weszło?
poszło, nawet achievement dostałem, zostaw subowicz! A ja to kompletnie z dupy uderzyłem, ja nie umiem wolnych wykonywać w tej grze. Jak on to zmieścił, tak neutralnej kamery. Ciul, ale bomba. I tym potężnym akcentem kończymy to spotkanie, wygrywamy 2-0. Tak, mozzarelluś, fajnie zagrałeś, pracuj dalej. Ojojoj, jacy my jesteśmy zmęczeni wszyscy, kurde. Teraz przed nami szybka symulacja i niestety przegrywam, ale zostaw subowicz. Nie wykorzystał rzutu karnego, jakim cudem. No dobra, jako jedyny trafił bramkę w tym spotkaniu dla zostaw subów, no ale to, że on nie wykorzystał karnego, to jest szok. W ogóle to jest niesamowite, no bo teraz ten fragment nagrywam 3 dni później od tego, co widzieliście do tej pory i pamiętałem o tym, aby zakręcić kołem fortuny i niestety zostaw subowicz będzie mieć o 2 dośrodkowania gorsze. Jest napastnikiem, więc to nie jest jakaś wielka strata chyba. Kolejny mecz gramy w ramach pucharu BSM Trophy i jak ja wcześniej mówiłem, że na Carabao Cup czy FA Cup nie będę wracać większej uwagi, no to na ten turniej wręcz przeciwnie, no bo on jest skierowany do zespołów z 3/4 ligi angielskiej, więc teoretycznie będzie go najłatwiej wygrać. A przypominam, że za zwycięstwo jakiegokolwiek trofeum to dostajemy złotą paczkę, czyli no warto się tutaj bić. Z ciekawostek w tym meczu zadebiutuje Streetka Vayanapura, który przez dobrą formę z Wisłą Ufaje nie miał szans zadebiutować na lewym skrzydle. Dobra, na krótko, tutaj oddajemy oczywiście zostaw Subiewiczowi, no nie do końca tak chciałem, Czubaka. No i Rafaela. Boże, i oni całą pierwszą połowę tak grają, no niech zesram się, obesram się, popachy zaraz on Streetka Vayanapura. Co zrobił? Gwiatowski z Wójcikiem. Dobrze, Wójcik tutaj już do Rafaelcia. Ale coś ty zrobił! Naprawdę, załamie się jak po takim gównianym meczu, gdzie oni klepią wyłącznie w obronie. Oni mi po jednej akcji trafią gola i przegram ten mecz. Będzie mi tak przykro. Czemu mi zmieniło brzęczyszczy? Nie! Esse, dobrze! Dobrze, mozzarella, może jakaś kontra? Po tym emocjonującym spotkaniu gdzie zostaw sobie miały 19% posiadania piłki, remisujemy bezbramkowo 0-0. A da się inaczej bezbramkowo zremisować, Rafał debilu? A minusem za ten mecz będą zostać na przechwyty, ale wejdzie niestety na zwinność. No niestety, zwinność akurat już troszeczkę boli. No i trochę niefajnie się zgrało, bo zostaw suby został powołany do reprezentacji, a następny mecz gramy z liderem. W ogóle zostaw suby są na 6. miejscu. Jak do tego doszło? Nie wiem. Niestety bez zostaw subowicza musimy wyjść takim składem na to spotkanie. O, dobrze, że te stroje się bardzo odróżniają od siebie. Richards do środka, jest, wybij to, wybij, mielony, dobrze. O, mamy indywidualny rajd jeszcze z Wisłą Ufaja, który ma więcej niż jeden tempa. Z Wisłą Ufaja, mamy to. Boże, jaki to jest giga chat. A i Richards łatwo tutaj porobił, uwaga, no i niestety. Koniec spotkania, ten mecz również nie był emocjonujący, ale najważniejsze jest to, że strzeliliśmy bramkę, czyli jesteśmy bliżej nagrody. A teraz pora przejść do szybkiej symulacji w meczu z Wimbledonem. No i tutaj niestety przegrywamy dosyć wysoko, bo 3-1. Zostaw subowicz, jak widzicie, grał w tym meczu, bo dostał żółtą kartkę, ale jedynym strzelcem jest Wisłą Ufaja. No, taki powiem wam szczerze, gorszy okres zostaw subów FC. Orientacja w obronie, spoko. Minus 5, szkoda, że tak dużo, ale ważne, że nic ofensywnego. A proszę, Marlen został subowicz, został menadżerem miesiąca. Nie sądziłem, że to wyróżnienie nastąpi tak szybko. Ojej, ale wy wszyscy zmęczeni jesteście. No cóż, osłabionym składem, lekko powiedziawszy, wychodzimy na mecz z Grimsby Town. Okej, został subowicz, królem strzelców, no fajnie jakby nastrzelał trochę w tym meczu. Creep. Oj, dobre podanie, ale on ma esse, świetne wyjście z bramki. No i zostaw subowicz, świetny pressing, no i teraz on indywidualnie biegnie na bramkę, Rafaello, no i mamy tego gola. Dobra, Cedał Pfel, górna piłka do Wisłą Ufaja, ależ przyjęcie, no i teraz Rafaello, ależ teraz słabo uderzył. Dobrze, Ślimak, Kamil, Ślimak, ojojoj. I Rose, tutaj dziura się zrobiła i Johnny Mielony objechany, akcja Grimsby Town, on ma esse, to obroni, nie obroni. Dobra, Speedy Gonzalez wypatrzył Rafaello, zostaw subowicza, to może być szybka odpowiedź, zostaw subowicz, ale jeszcze z Wisłą Ufaja, świetna dobitka. Menelowicz,
Menelowicz, ależ wypatrzył. Rafaello, zostaw Subowicza. Rafael, co? Miał z fałsza uderzyć. Z jakim przystajesz, taki się stajesz, nie? No, Rafaello ma 95 overalla, czy tam 94 już, a gra jakby miał, nie wiem, maksymalnie 2 czasem. Na szczęście to fatalne wykończenie nie wpłynęło na to, że wypuściliśmy to zwycięstwo z rąk. Wygrywamy 2-1, mamy też 2 bramki więcej, mogliśmy mieć 3 nawet, czy może nawet 4, ale no, niestety. Nie, no zgadzam się, no niesamowitego kasztana postawił mój brat w polu karnym w tej ostatniej akcji, no mam nadzieję, że się ogarnie. Szefie, jeśli nie będę grał częściej, będę musiał rozważyć moją przyszłość w klubie. Najczęstsze kłamstwo w trybie kariery. No ale dobra, damy mu zagrać i takim składem wyjdziemy na mecz z Swindon Town. Ej, dlaczego mi zmieniło tam gracza? Smith, no i teraz przez to miał setkę. Uwaga. Oj, 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 dobrze, że Chewbacca był ustawiony. Okej. Co? Czemu ta piłka stała? Co jest grane? Nie, oj, wycofanie! Jest, nie obronił tego potężnego strzału. No i teraz gońcie go, Chewbacca, no dawaj, wykrzesz z siebie siły, dogoń go, jest, udało się. Zwisa Mufaja, dobre przejęcie, no i Zwisa Mufaja indywidualnie. On przebiegnie całe boisko, ja wierzę w to, ja wierzę, że on sam przebiegnie. Strzeli bramkę, Zwisa Mufaja, dobra, wycofamy do tego Borowika, zostaw Subowicza. Kochani, przegrywamy 2-0, kolejna porażka na naszym koncie i kolejna porażka bez strzelonej bramki. I 2 razy kręcimy kołem, bo za poprzedni jeszcze mecz zapomniałem zakręcić. No i naprawdę drugi raz w tym odcinku minus 5 wykończeń. Jak już te koło fortuny parło się na wykończenie, to przypominam, że jeszcze jest minus 2, minus 3, minus 4. Ale drugi raz dostaję minus 5 wykończenia. Jak tak dalej pójdzie, to ten zestaw Subowi za niedługo to będzie useless. Dobra, daj mi jeszcze trzeci raz minus 5 do wykończenia. Albo może nawet być minus 2. O wow, jakie bolące losy. Minus 2 do kontroli piłki. Wciąż Rafaello jest wybitnym zawodnikiem, ale to już, jak widzimy, jest 93 oceny ogólnej, a nie 95, jak było na początku. Szybka symulacja w ramach FA Cup z MK Dons. I ja tutaj sobie odpuszczę, zostaw Subowiczowi, dokonam jeszcze jakichś zmian, na przykład Jumbo Jin sobie wejdzie, co tak dużo nie gra. Ale ja wiem, że to będzie porażka. Wygraliśmy 3-0? Co jest grany? Juan Wójcik, Zwisa Mufaja oraz drugi raz Juan Wójcik. Ale ze 3-0 wygraliśmy? Że w ogóle wygraliśmy? To jest dla mnie szok. A już wiem, dlaczego Esse tak dziwnie bronił, bo ma formę w dół. Juan Wójcik, zostaw Subowicie, mają tą formę najwyższą, więc jemu też trzeba dać zagrać. Zatem po przeanalizowaniu, w jakiej formie są nasi zawodnicy, takim składem wychodzimy na mecz z Colchester. Oj, Chewbacca powalczy z mozzarellą. Za łatwo, za łatwo, za łatwo! I niestety. Dobra, Sridhar Vaidyanathura. Zostaw Subowicz i mamy szybką odpowiedź. Oj, tutaj błąd. No i Zwisa Mufaja z pierwszej piłki. Genialny pas do zostaw Subowicza. Na szczęście. Na szczęście to weszło. Mamy prowadzenie. Ajajaj, za łatwo. Teraz akcja Colchester. Boczna siatka. No i brawo, zostaw Suby, wygrywamy ten mecz. Jeszcze jeden gol strzelony i będziemy mieć dodatkową kartę w przedziale 65-80. No ale o co ci chodzi? Przecież ty często grasz. A jak chodzi o minus dla zostaw Subowicza, to minus 3 orientacja, vision, to chyba nie jest jakiś ważna statystyka. Okej, następny mecz gramy z papierosami, Chesterfieldami w ramach tego Bristol Street Motors Trophy. Tak się prezentuje nasza tabela. Przez to, że usunęli te kolorki w FC25, jak chodzi o to, czy ktoś awansuje, czy nie, ja nie wiem, czy awansuje jedna drużyna, czy dwie awansują. No najważniejsze jest to, abyśmy wygrali teraz Chesterfieldami, bo wtedy zajmiemy pierwsze miejsce. Więc w takim przypadku na pewno awansujemy. Zatem takim składem wychodzimy na ten dosyć ważny dla nas mecz. O nie, ja włączyłem mecz, a nie szybkie akcje. No dobra, no trudno, no. O, ale porobiony Ceda, uwaga, no i Jumbo Jin na szczęście. Williams, ależ teraz ładnie wypatrzył Cristiano Messiego, kurde. Tam mogłem poszukać zostaw Subowicza, ale no liczyłem, że strzeli gola. Wszak jak widzimy ma 54 strzelania, więc to jak na zostaw Suby to jest całkiem dużo. Ajajaj, teraz ładnie tutaj podał. Ta piłka została jakoś dobra, Jumbo Jin. To jest piękne, że jak Esse ma słabszą formę, to przychodzi Jumbo Jin, który też rozwala system.
No i Chewbacca zbyt odważnie chyba, jak na jego umiejętności, zrobił tutaj dziurę. No i niestety jest akcja Chesterfieldów, Madden i niestety. Kiwa jako tako, też jako tako broni i przez niego mamy karny. Jumbo Jean, ja wierzę, w prawo się rzucaj, w prawo i obronił! Tak jest, zwracaj! Jumbo Jean dwukrotnie, niesamowite! Dobra, lecimy z kontrą teraz, o dobra. Aj, jak źle to zrobiłem, ale jako tako jest, teraz dobrze. Dobra kochani, nie udaje się strzelić bramki, ale również, co najważniejsze, nie tracimy tego gola. Może nie dzięki zasłudze Marszałowi Chewbacce, którego widzieliśmy, ale dzięki Jumbo Jeanowi. No Rafaelu, ty też tak jakby, nie wiem, no, spałeś w tym meczu, ty nic nie zrobiłeś. Ale mnie ciekawi sytuacja w grupie, bo wszystkie trzy mecze zakończyły się wynikiem 0-0. Nie wiem z jakiej racji my jesteśmy na przykład na drugim miejscu. Dlaczego my nie jesteśmy na przykład na miejscu pierwszym? No i teraz pytanie, czy tylko pierwsza drużyna awansuje, czy druga również? No ale coś mi się wydaje, patrząc przez mnogość tych grup, no to wydaje mi się, że jednak tylko pierwsze miejsce awansuje dalej, więc no chyba tego trofeum nie wygramy. W dodatku oczywiście musimy kołem fortuny zakręcić, minus 3 przechwyty, nie ma źle. Następny mecz gramy z przedostatnią drużyną tabeli, no ale nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jesteśmy faworytem w tym meczu. I przez to, że jestem ciapciokiem i grałem dwa mecze, no to teraz robimy tak, że dwa mecze będą jako najlepsze akcje i kolejne jeszcze dwa mecze jako szybka symulacja. No i teraz ładnie zwisa mu faja w kierunku, zostaw Subowicza, piękne wykończenie, piękna klepka, zostaw Suby, wychodzą na prowadzenie. Akcja zostaw Subów. No i tutaj już dostaje piłkę, zwisa mu faja, ale kurde, on ma chyba prawą nogę lepszą, a nie lewą, bez sensu uderzyłem. Ajajaj, ładne podanie do Muldona, Jumbo Jean, piękna interwencja, ale co? Nie, co? Byłby gol czy nie? Nie wiem. Mnie nie interesuje mnie to. Na szczęście Jumbo Jean ogarnął. Okej, mamy rzut wolny. Już jeden rzut wolny mi z dupy wyszedł. No może wyjdzie mi kolejny. Jak sądzicie? No pewnie nie. Teraz to nie ma szans, aby weszł. O! Wspojenie prosto uderzył. Może jakaś dobitka? Ale kurde, wspojenie tam zostaw Subowicz uderzył. Wspojenie. Trzeba uważać na rzuty rożne. Zwisa mu faja, średnio wybił. Oj, Jumbo Jean. Jaki to jest koks. No i to jest koniec meczu. Wygrywamy skromnie, ale najważniejsze jest to, że mamy strzeloną bramkę. Za tym idzie, mamy losową kartę 65-80 overalla. No i też podbijamy sobie przy okazji oczywiście zwycięstwa. No ale zanim ta miła część, gdzie dostaniemy nową kartę, no to wylosujmy downgrade dla zostaw Subowicza. No nie, wykończenie, no zostaw te wykończenie, minus 4, te koło się zepsuło, czy jak? Zaraz on będzie mieć tyle wykończenia, co nie wiem, Jumbo Jean. No i kolejny spadek oceny ogólnej, ja nie wiem, jest no tyle statystyk, które, no widzicie je wszystkie, a cały czas najbardziej te wykończenie obrywa. Ej, szczerze, jestem tak naprawdę poirytowany. I uwaga, kartę, którą dostaniemy to Biedrzycki 67. No tempa, no 60, no mogło się trafić 80, no trafia się 67, czyli ta najniższa półka, no. Szkoda, no przynajmniej fajnie, że ten pace. Boże, jakiś debil na dupca tą piłą, będę musiał zamknąć okno i się ugotować. Ten pace postanowiłem dać Marszałowi i Chewbacce, no bo w pamięci miałem wiele tych sytuacji, gdzie nasz stoper nie potrafił dogonić napastnika, chociaż i tak był mega volt. Zatem nie chociaż jeden defensor ma jakikolwiek pace. No i przypominam, że następną kartę zastrzelone bramki będziemy mogli zdobyć w momencie, jak tych goli strzelimy 20. Kolejny mecz zagramy z ostatnią drużyną tabeli, z Doncaster, a skład na spotkanie z Doncaster prezentuje się następująco. Okej, nie. Bezpieczna kontra, tutaj trzeba właśnie zostaw Subowicza, wypuścić Rafaello musi, zostaw Subowicz, Jezu, myślałem, że on nie trafi, bo jakoś tak się dziwnie obrócił, no ale na szczęście wykończył, no i prowadzimy. Niestety rzut karny, ale już jeden rzut karny Jumbo Jean obronił, w lewo się rzucaj, kurde, chciałem w prawo, no ale dobra, no. O, teraz my mamy rzut karny. Oj, to będzie bardzo niebezpieczna akcja, bo patrzcie,
Dobra, jednak się pomyliłem. No pa, znowu to samo. To będzie bardzo niebezpieczna akcja, zobaczcie tylko. No to co jest, drugi raz tak samo? To jest najmniej ważne, kochani. Najważniejsze jest to, że mamy kolejne zwycięstwo. Ciekawe, ile teraz wykończenia straci Zostaw Subowicz. Nie, straci wytrzymałość. To też nie jest przyjemny los. Teraz przed nami dwa mecze szybko symulacyjne, w tym jedno w ramach FA Cup z WeCamp. Na te spotkanie, zresztą jak następne, nie wystawię Zostaw Subowicza. Miejmy to za sobą, bo tutaj już musi w końcu paść porażka. No niestety przegrywamy z WeCamp 3-1. Kończy się nasza przygoda w FA Cup, no ale przynajmniej Chopin Kopernik trafia gola. Ziomek nie wystąpił w meczu, ale dziękuję, że mógł wystąpić w meczu. Także dobrze się spisałeś, mordo. O proszę, no i po raz kolejny potężny Marlen został najlepszym menadżerem miesiąca. A na mecz z ósmą drużyną czwartej ligi angielskiej wychodzimy w ten sposób. O, i nie przegrywamy o dziwo, a remisujemy 1-1 po golu Sraczki w 52 minucie. O, i w ogóle mamy dublet, Zostaw Subowiczowy, no bo mamy dodatkowo zawodnika miesiąca, jakim jest Raffaello. O, i Zostaw Suby skomentowały, hashtag winners. No i zobaczymy, czy ten najlepszy zawodnik miesiąca w pierwszym meczu grudnia się nam wykaże, no bo gramy z drugą najlepszą drużyną ligi. Lekko podmęczony skład, ale mam nadzieję, że da radę, no i uda się wygrać. Aj, zwisa mu Faja, niestety w niebezpiecznym miejscu traci Lumbamba jakiś. Czubaka się pomylił, no i akcja Jumbo Jin, niestety nie dał rady tego obronić. Ależ rozegranie i Jumbo Jin broni. Koniec meczu, koszmarnie nudne spotkanie, przegrywamy 1-0, no Raffaello Zostaw Subowicz kompletnie niewidoczny w tym spotkaniu. A może też dlatego, że nasi rywale ciągle trzymali piłkę przy sobie, 67% posiadania piłki, no my niestety tylko 33%. O, jednak zagramy w tym turnieju dziwnym dalej. Okej, okay, no to nie wiem, to w tym turnieju to chyba trzeba się serio postarać, żeby nie wyjść z grupy. Tak samo jak trzeba było się postarać, żeby trafić na kole dwa razy pod rząd wykończenia, jak widzimy kole Fortuny się to udało. A tym razem również niefajny los, no bo minus 5 do ustawienia w ataku. A co za tym idzie, mamy kolejny spadek oceny ogólnej już za Subowicza, nice. W tym turnieju w grupie nie za bardzo nam poszło, nawet nie strzeliliśmy jednej bramki. No mam nadzieję, że to się zmieni, no już po wyjściu z grupy i przejdziemy do następnej rundy. Oj, na dzień dobry, w drugiej minucie dostajemy rzut karny. Fajnie by było tego nie zmarnować, nie? Chyba, jak myślicie? Zostaw Subowicz i od słupka, och, lekki stresik, ale mamy. 37 minuta, rzut rożny, zwisa mu Faja powalczy, jeszcze tutaj Wraj, do Bielika, oj ty zdradziecki, Polaku, dobrze, na szczęście wychodzimy. Dlaczego wysypałem go zdradziecki Polaku, przepraszam. Nie, masakra, to już chyba jest ósma szansa dla Birmingham, no i na szczęście Bielik się myli. No i znowu Birmingham, no mnie szlak trafi. Ale jakie to jest ustawienie w ogóle, no do tego się obronić nie... Aha, ta piłka w ogóle stanęła w miejscu, okej, okay. Myślałem, że ona w ruchu jest. Dobra, Kamil Ślimak, ładnie do Rafaelcia, no i Zostaw Subowicz, mocne uderzenie od bramkarza. 90 minuta, jeżeli teraz nie stracimy bramki, no to wygrywamy me... O, okej, dobra, jednak chyba nie stracimy. No i jest, po naprawdę dziwnym spotkaniu wygrywamy z Birmingham w BSM Trophy i przechodzimy do następnej rundy. Dobra, pora entuzjazm po wygranym meczu zepsuć jakimś ciekawym losem. Minus 5 podkręcanie, no. W ogóle dlaczego cały czas trafia się minus 5? Jest taka sama szansa na minus 2, 3 i 4, a Durs jest minus 5. Pora na szybką symulację z Barą. Zawsze to jest stresujące, bo tutaj nie mam żadnego wpływu. No i kurde, przegrywamy 2-3. No było blisko chociażby remisu. Chopin, Kopernik i Zostaw Subowicz z golem. No i oczywiście losujemy koło Fortuny, no nie wykończenie. O, kontrola piłki i oczywiście minus 5, prawda? No bo jak inaczej. Przechodzimy do wyjazdowego meczu z 16 w tabeli Bromley FC i jak widzimy, no mamy tutaj kilka zmian, między innymi powrót Esse do bramki. Mam nadzieję, że ta dłuższa przerwa spowodowała, że odzyskał trochę świeżości, no i znowu będzie latać między słupkami. Z 25 minuta ja chyba jeszcze nie miałem piłki, nie? Przy posiadaniu, no uwielbiam. Teraz wycofa do tyłu, no wiadomo. I teraz goń go, k***a. Jezu, jaka bez sensu jest ten gameplay. No i do bramkarza se jeszcze wycofnął. No właśnie, kurna! 97% posiadania piłki mają, i on tylko 3. Raffaello, dawaj. Zostaw Subowicz, dasz radę. Zostaw Subowicz, tak jest, strzelasz gola. Boże, jest, mamy gola. Tak jest.
Ja naprawdę jestem wzruszony. W końcu koniec tego żałosnego meczu. Naprawdę nie wiecie, jak się cieszę. Czy sam fakt, że się ten mecz skończył, a jeszcze my go wygraliśmy, zatem już w ogóle jestem mega szczęśliwy. Błagam, niech trafi się jakaś naprawdę mało znacząca statystyka. Agresja. Okej, chyba to nie jest jakieś mega ważne. W dodatku minus 2, czyli naprawdę mało. W ogóle do końca tego odcinka zostały nam 2 spotkania i jak jakimś cudem uda się je wygrać, no to będziemy mieć fajne zakończenie filmu, no bo będziemy mieć nową kartę i to jeszcze złotą. Zatem przechodzimy do przedostatniego spotkania z Morecamp i zagramy go poprzez najlepsze akcje. Fel. Dobrze, do Zwisa Mufai, Zwisa... Serio? Tutaj Williams, no może teraz do Zostaw Subowicia, tak, wypuść, wypuść, Raffaello, tak jest, no musisz teraz trafić, gola, jest, 76, w zasadzie pierwsza groźna sytuacja w tym meczu i Raffaello się nie pomylił, wykorzystał swoje genialne umiejętności, no i mamy w końcu prowadzenie. No i tak jest, takim akcentem kończymy to spotkanie, kolejne zwycięstwo, to jest najważniejsze, niestety szkoda, że kolejne zwycięstwo zakończone wynikiem wyłącznie 1-0, chodzi mi o to, że strzelamy wyłącznie jedną bramkę, no ale najważniejsze, tak jak mówię, są 3 punkty i to, że zbliżamy się do złotej karty. No ale teraz pora wylosować, jak bardzo Zostaw Subowicz zbliży się do srebrnej karty. Dobra, minus 3 w ślizg, jest super, naprawdę. Kochani, przechodzimy do ostatniego meczu dzisiejszego odcinka. Tak jak mówię, fajnie by było wygrać, bo zakończylibyśmy ten odcinek jakąś nową, złotą kartą. A Jezu, nie tą symulację klikłem. No serio, 4-1, no pewnie dlatego, że kliknąłem tą symulację, nie szybką, tylko tą inną. No niestety, Zostaw Subowicz jako jedyny zawodnik Zostaw Subów z bramką. Zatem do 10 wygranej niestety będziemy musieli wstrzymać się do następnego odcinka. A kończymy odcinek, no bo następny mecz z Barrow zagramy już w drugiej połowie sezonu, w styczniu. Swoją drogą pierwszego, więc no niestety Zostaw Suby nie będą mieć Sylwestra. Jak chodzi o Carabao Cup, no to przypominam, że odpaliśmy już w drugiej rundzie z Nottingham Forest. Tak samo w FA Cup odpaliśmy w drugiej rundzie, przegrywając z Wycamp 3-1. Cały czas walczymy w tym Bristol Street Motors Trophy. No i w trzeciej rundzie zmierzymy się z Reading. A jak chodzi o czwartą ligę angielską, no to muszę szczerze powiedzieć, że jestem w szoku, że my jesteśmy na miejscu 8. No miejsce 8 nie daje walki o awans. Chodzi mi o baraże. No ale jakbyśmy zajęli miejsca 4-7, no to w takowych barażach byśmy już zagrali, a gdybyśmy zajęli miejsce 1-3, no to awansowalibyśmy bezpośrednio. Oczywiście zaskoczeniem to nie jest, że Raffaello Zostaw Subowicz jest królem strzelców, w 21 meczach strzelił 22 bramki, a ogólnie tak się prezentują statystyki klubowe. Drugim najlepszym strzelcem, jak widzicie, Ahmed... Aha, to jest w ogóle napisane Ahmed, nie zauważyłem tego wcześniej. No, no dobra, niech będzie. Ahmed z Wisła Mufaja, 33 mecze rozegrane, 9 bramek, 6 asyst, no i ocena aż 7, no zaokrąglimy, 7,30. Zatem przypominam o zostawianiu łapek w górę oraz subskrypcji, no bo one są giga ważne, jak chodzi o rozwój naszych piłkarzy. A tutaj wyświetla ci się film, gdzie zresetowałem karierę Kamila Grosickiego, a tutaj film zaproponowany przez YouTube'a, oczywiście mojego autorstwa, więc też ten film powinien ci się spodobać.